Kontrast Plus, Paweł Wanik, witam Państwa bardzo serdecznie z początkiem nowego tygodnia i dzisiaj nieco sobie politykę odpuścimy, będzie o równie ciekawych rzeczach, bo moim i Państwa gościem jest Pani Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry, witam Państwa. Pani dyrektor, ostatnio jak rozmawialiśmy, no to były jeszcze czasy, kiedy można było sobie normalnie w studiu usiąść, mówiliśmy sobie o tym, że muzea, skanseny, no troszeczkę inaczej są, a w zasadzie tak samo właśnie, są traktowane jak inne muzea i to było z dużą szkodą dla placówki przez pani zarządzanej, bo to po prostu niesprawiedliwe. Czy i co od tego czasu się zmieniło? Bo może nie wszyscy wiedzą, ale do Muzeum Wsi Radomskiej obecnie można się wybrać. Tak, muzeum jest otwarte dla zwiedzających. Bardzo się z tego cieszymy. Jednym z ostatnich rozporządzeń premier Mateusz Morawiecki właśnie wprowadził możliwość otworzenia muzeów na wolnym powietrzu, czyli właśnie takiej instytucji jak nasz radomski skansen. I dzięki temu można zwiedzać nasze ekspozycje, ale tylko te stałe, czyli wystawy czasowe nadal są zamknięte. Nie ma możliwości skorzystania z oprowadzenia przez przewodnika turysty w muzeum, ale samemu z rodziną można oczywiście nas odwiedzać w godzinach, tak jak w okresie naszym zimowym, czyli od godziny 10 do godziny 15 każdego dnia. A proszę nam powiedzieć nieco więcej o zasadach, czyli no co trzeba spełnić, czego przestrzegać, żeby można było bezpiecznie zwiedzać muzeum i jakie są ceny biletów? Bo zdaje się, że teraz w związku z tą sytuacją zostały one nieco obniżone. Także jak to wygląda? Wyszliśmy trochę naprzeciw naszym turystom, bo zdajemy sobie sprawę, że skoro nie można obejrzeć wystaw czasowych, które zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, są tylko ekspozycje w tej chwili już bożonarodzeniowe, związane ze świętami Bożego Narodzenia w naszych chałupach, to faktycznie zmniejszyliśmy cenę biletu. Czyli osoba dorosła nie płaci jak dotychczas ceny w kwocie 14 zł, tylko cenę biletu ulgowego 8 zł. A wszystkie inne ulgi, które do tej pory były, czyli dzieci do lat 7 wchodzą do nas bezpłatnie i młodzież również korzysta z biletu ulgowego, tak jak seniorzy. Dodatkowym kosztem jest tylko koszt naszego parkingu w wysokości 5 zł. Także mam nadzieję, że dzięki obniżeniu tej ceny również da to taką chęć przyjścia do muzeum, zobaczenia jak pomimo tego trudnego roku, no jednak muzeum się trochę zmieniło, gdyż poczyniliśmy kilka inwestycji, także zachęcam. No o inwestycjach to jeszcze sobie powiemy. Oczywiście domyślam się, że trzeba mieć maseczki, być może rękawiczki, albo trzeba zdezynfekować ręce płynem. A czy jest jakiś limit osób, które jednocześnie mogą przebywać na terenie muzeum? Szanowni Państwo, muzeum to 35 hektarów i nie ograniczamy absolutnie liczby osób, które zechciałyby nas odwiedzić. To, co Pan oczywiście powiedział, są dostępne dla turystów płyny do dezynfekcji rąk. Oczywiście jest dzisiaj konieczność noszenia maseczki na wolnym powietrzu, ale przy zachowaniu naprawdę dużej odległości, jeżeli ktoś sobie życzy, to może tej maseczki w muzeum nie mieć. Nie zauważyliśmy, aby ludzie się gromadzili w większych grupach. Jeśli tak będzie, to tak oczywiście będziemy wówczas prosić, zachęcać do tego, aby nałożyć sobie maseczkę. I oczywiście w rozmowie z każdym z pracowników również bardzo o to proszę, aby jednak turysta miał maseczkę. Jest to dla bezpieczeństwa zarówno pracowników muzeum, jak i dla osób nas odwiedzających. To proszę powiedzieć, pani dyrektor, co tych turystów w muzeum czeka, jeśli zdecydują się już do państwa wybrać w grudniu? No bo z tego, co wiem, do środka budynków no niestety też nie można wchodzić. To znaczy nie do wszystkich budynków nie można wejść, bo jeżeli rozmawiamy o chałupie z Jastrzębi czy chałupie z Alojzowa, tam gdzie są kraty czy chałupa na zagrodzie Skłonówka, oczywiście tak, tam można wszędzie wejść. Nie można w dużych grupach, bo te pomieszczenia są po prostu małe, ale te obiekty wewnątrz można zwiedzić. Obiekty niedostępne to Spichlerz z Wilkowa, gdzie jest wystawa
rzeźby w tej chwili i nasz dom ludowy. Do kościoła również można zajrzeć, tam są wewnętrzne drzwi przeszklone i przez właśnie te drzwi będzie można już niebawem obejrzeć wystawę Szopek. Również zachęcam. My ją także pokażemy na naszej stronie internetowej i na naszych portalach społecznościowych, ale myślę, że obejrzenie jej na żywo jest na pewno większą atrakcją niż obejrzenie jej w internecie. A jak przebiegały w Muzeum Mikołajki? Czy coś udało się zorganizować? Bo na Państwa stronie można przeczytać cały artykuł o szanownym jegomościu z białą brodą, tak samo zresztą o świętej Barbarze, której wspomnienie przypadało na 4 grudnia. No też przybliżacie te postaci i inne zapewne też swoim turystom. No w tym roku niestety nie odwiedziły nas dzieci, więc te wszystkie zdjęcia, które Państwo obejrzeliście, to są zdjęcia z lat ubiegłych. Ubolewamy nad tym. W tej chwili rozpoczynamy ponownie nasz cykl robienia zabawek choinkowych w tej zakładce zatytułowanej Działaj, ale będziemy chcieli zorganizować już niebawem konkurs dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli właśnie z zrobienia ozdoby choinkowej. Dzieci zrobią zdjęcie, prześlą do nas to zdjęcie i będziemy chcieli te dzieci uhonorować tak, jak zawsze to robimy, czyli podczas uroczystości w dniu 2 lutego w przyszłym roku, kiedy obchodzimy święto Matki Bożej Gromnicznej. Mam nadzieję, że już będzie ten dobry czas dla muzeum i rozpoczniemy swoją działalność tak, jak ona powinna wyglądać. Także proszę śledzić naszą stronę, nasz portal na Facebooku i na pewno niebawem ten konkurs dla dzieci zostanie ogłoszony. No stronę warto śledzić również jeszcze z innego tytułu, bo oprócz, jak już sobie powiedzieliśmy, ciekawych artykułów o różnego rodzaju postaciach, są tam też filmy. I tutaj chciałem się zapytać, czym jest i co ukazuje seria Niezwykła Codzienność? Szanowni Państwo, pozyskaliśmy środki z samorządu województwa mazowieckiego właśnie na promocję działalności muzeum w internecie. Dzisiaj jesteśmy w takiej dobie, że wszystko musimy przenieść do internetu i te filmy nakręciliśmy od połowy roku, bo widzicie tam Państwo Żniwa, to jest pierwszy z naszych filmów, później jest Orka. Niebawem Państwo zobaczycie jeszcze dwa kolejne filmy związane z kulinariami, czyli zaprezentujemy Państwu barszcz grzybowy i robienie racuchów świątecznych. I te filmy właśnie jakby dają taką możliwość obejrzenia pracy muzeum na co dzień, bo właśnie to wszystko odbywało się w czasie, kiedy nie można było przychodzić do muzeum, kiedy byliśmy zamknięci dla zwiedzających, ale my pracowaliśmy i te prace, no mimo pandemii, w pole trzeba pójść i pewne rzeczy wykonać, więc stąd też pojawiły się te filmy i mam nadzieję, że będziemy kontynuować te filmy w roku przyszłym. Pewnie będzie inna tematyka, bo wachlarz możliwości w muzeum jest bardzo duży, ale będziemy Państwu starali się pokazać codzienne życie pracy muzealnika poprzez te filmy. Aczkolwiek ja naprawdę marzę, że to nie będzie jedyny sposób komunikowania się z naszymi turystami, bo jest on bardzo ciekawy, potrzebny, ale myślę, że nie do końca spełnia oczekiwania osób, które wolałyby to wszystko jednak obejrzeć na żywo w muzeum. No to na pewno każdy jeden turysta chcąc odwiedzić Muzeum Wsi Radomskiej pod tymi słowami się podpisze. To przejdźmy wobec tego do tych inwestycji i innych działań, bo tutaj też jest o czym opowiadać. Chociażby sadzono klony czy jarzębiny mające się pojawić w miejsce schorowanych drzew. Pozyskano
Króla Samów. No to myślę, że pani dyrektor zaraz szanownym widzom wytłumaczy, o co chodzi, ale też między innymi realizowane remonty, na przykład prace dekarskie na 3 obiektach muzealnych, czy ukończenie pierwszego etapu przebudowy i rozbudowy budowli hydrotechnicznych. No to ja wiem, parę tematów, ale po kolei. No to właśnie taki czas. Staraliśmy się go wykorzystać najlepiej, jak umiemy. Te nasze inwestycje były inwestycjami zaplanowanymi, jeżeli chodzi o ogrodzenie. Natomiast jeżeli chodzi o jazd, to no doszliśmy do tego momentu, że powódź majowa nam tak bardzo dokuczyła, że nie mieliśmy już wyboru. Musieliśmy zwrócić się o środki finansowe, bo jest to dość droga inwestycja. Państwo dzisiaj to, co będziecie mogli zobaczyć, to tak naprawdę to są na razie dokumenty. To są wykonane ekspertyzy hydrotechniczne, hydrologiczne, a prace całe zaczną się dopiero w przyszłym roku i to tak bliżej trzeciego kwartału. Cały ten projekt to będzie prawie 5 milionów złotych, ale da nam to naprawdę duże możliwości takiego niepokojącego czasu obfitych deszczów, które niestety w ostatnim czasie nie tylko w Radomiu, ale w różnych miejscach mają miejsce. Chcemy, żeby ten nasz nowy jazd był zautomatyzowany, żeby miał czujki, które w momencie, kiedy woda będzie się bardzo mocno piętrzyła, no to nas alarm powiadomi, że szandory podniosą się do góry i nie będzie się woda wylewała na teren muzeum. Także to jest projekt rozpoczęty, ale zakończymy go dopiero w 2022 roku. Natomiast prace dekarskie, o których pan wspomniał, to wymieniliśmy strzechę w zagrodzie z Alojzowa w naszej oborze, gdzie mieszkają zwierzęta. No przeciekała ta strzecha, to również skutek obfitych deszczy. Zwróciłam uwagę na to, że coraz częściej wymieniamy te strzechy. Kiedyś była taka możliwość, że strzecha leżała na dachu 15-20 lat. Dzisiaj obserwuję sytuację taką, iż co 4 lata, 5 muszę wymieniać strzechy. To jest chyba skutek tego, iż słoma nie jest tak dobrego gatunku, jak była 40-50 lat temu. Stąd też w każdym roku cyklicznie będziemy wymieniać te strzechy. Więc w tym roku dodatkowo jeszcze zagroda z solca, czyli nasz okulnik. Natomiast gontem pokryliśmy całe poszycie, czubek poszycia dachowego stodoły z grójca, gdyż tam były elementy strzechy, ale musieliśmy zdecydować się na inne poszycie dachowe, gdyż ta strzecha nie dawała rady, ciągle przeciekała i ciągle była zbyt duża wilgotność w stodole z grójca, a tam stoją eksponaty, które nie mogą ulec zniszczeniu, więc na wiosnę wprowadzimy z powrotem te eksponaty i myślę, że to będzie również dla państwa miła, atrakcyjna wystawa. Co do zakupów, to faktycznie poczyniliśmy ich trochę, jeszcze nie wszystko przyjechało, bo jeden cudowny ciągnik ze Zduńskiej Woli faktycznie już jest w muzeum. On jest taki dziwnie piękny i kolorowy, ale to wiecie państwo, każdy rolnik, każdy ma swoją wenę twórczą i on po prostu został tak pomalowany, żeby był ładniejszy w cudzysłowie, ale naprawdę jeżeli chodzi o i to jest ten król Samów, dopowiedzmy. Jeżeli chodzi o naszą kolekcję, to tak, to jest jedna z cenniejszych naszych eksponatów. Może nie był taki bardzo drogi, ale naprawdę bardzo, bardzo cenny. A niebawem będziemy mogli państwu zaprezentować kolejny ciągnik, który przyjedzie z Wisły, czyli ze Śląska. I tak sukcesywnie staramy się zarówno modernizować nasze muzeum, jak również pozyskiwać eksponaty, no żeby państwu wreszcie je pokazać w przyszłym roku. Pani dyrektor, przy sporej ilości działań otrzymujecie pomoc ze strony samorządu województwa mazowieckiego. Jest to oczywiście pomoc finansowa. W tym roku mieliśmy debiut
budżetu obywatelskiego Mazowsza. No w jego ramach chociażby Muzeum Jacka Malczewskiego otrzyma mini ogród botaniczny. W rozmowie ze mną marszałek Rajkowski mówił, że ten budżet to strzał w dziesiątkę i w pierwszej edycji nawet nie zdołano wykorzystać pełnej puli pieniędzy. No stąd mam pytanie do pani, czy rozważa pani, czy muzeum zaczyna się zastanawiać nad tym, jaki projekt można by złożyć, bo już na pewno wiemy, że będzie druga edycja. No może udałoby się wymyśleć jakąś ciekawą inicjatywę, jakiś projekt, na który to dofinansowanie mogłoby pochodzić z tego budżetu. Powiem tak, w roku bieżącym nie ubiegaliśmy się o te pieniądze w ramach tego budżetu obywatelskiego. Jest to świetny pomysł. Ja bardzo kibicuję tym pomysłom. Aczkolwiek no, my mając swoich dużo inicjatyw i projektów rozpoczętych, naprawdę jeszcze dołączenie kolejnego projektu w ramach budżetu obywatelskiego, gdzie kończymy prace budowlane w Przysusze, a bardzo staramy się o to, abyśmy pozyskali pieniądze na koncepcję budowy pomieszczeń biurowych dla pracowników. No, na ten budżet obywatelski w roku bieżącym już troszeczkę nie starczyło nam czasu, żeby się przeanalizować, dogłębnie tym zająć. Ale nie ukrywam, że jesteśmy mocno tym zainteresowani, bo uważam, że warto. Jest to kolejne źródło, z którego można skorzystać, chociaż my mamy pieniądze również z innych źródeł, ale jeżeli okaże się, że będziemy mogli nasze projekty, które planujemy w przyszłym roku zrealizować w ramach tego budżetu, na pewno z tego skorzystamy. No, my w tej chwili jeszcze czekamy na decyzję Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, bo tam mamy złożony również duży projekt na modernizację naszych wiatraków, wszystkich wiatraków, z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych, z multimediami, więc to również będzie projekt, który będzie bardzo, bardzo czasochłonny. Więc jeżeli damy radę to wszystko pogodzić, do tego jeszcze adaptacja pomieszczeń w Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, to oczywiście tak, jesteśmy otwarci, chętni do pracy i naprawdę bardzo się cieszę, że Muzeum Jacka Malczewskiego otrzymało te pieniądze, bo jak widać, każda nić, za którą się pociągnie i skąd są pieniądze, to w tych dzisiejszych trudnych czasach myślę, że to niezmiernie ważne. No właśnie, mówimy sobie o tych czasach. 2020 rok już na ukończeniu, przed nami 2021, no niepewny. Dlatego chciałem się zapytać, co muzeum na przyszły rok planuje? Oczywiście oprócz, jak się domyślam, kontynuacji czy ukończenia już rozpoczętych inwestycji, ale co na przykład ze sztandarowymi imprezami? Czy myślicie państwo nad jakimś alternatywnym rozwiązaniem? Czy też ta nieprzewidywalność powoduje, że nie planujecie państwo aż tak daleko do przodu? Wszystko zaplanowaliśmy, panie redaktorze, i mam nadzieję, że tak jak wstępnie mówiłam, że i niedziela, i ma uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej, i Niedziela Palmowa, i Noc Muzeów, i te wszystkie nawet te mniejsze nasze imprezy, czyli Potańcówki pod Dębem, Festiwal Ziemniaka, bardzo, bardzo bym chciała, żeby się mogły odbyć w przyszłym roku. My jeszcze dodatkowo w roku przyszłym mamy jubileusz Muzeum Wsi Radomskiej, 45 lat będziemy kończyć, więc jeśli nie dane nam będzie zrobić dużej konferencji, dużego przedsięwzięcia, zaprosić państwa na te obchody, no byłoby nam niezmiernie przykro, więc mam nadzieję, że te wszystkie przedsięwzięcia, które do tej pory były, również znajdą się w kalendarzu imprez w roku 2021. Kibicuję temu bardzo. Mam nadzieję, że no dzisiaj, kiedy już mamy jakieś możliwości posiadania szczepionki, może uda się, że pozbędziemy się tej pandemii i wszyscy zaczniemy normalnie żyć, bo chyba po tych wielu, wielu miesiącach jesteśmy tym bardzo, bardzo zmęczeni. I bardzo trudno jest nawet cokolwiek planować, ale my się nie poddajemy. Chcemy to planować i chcemy to zrealizować, bo pewnych rzeczy nie pokażemy państwu niestety przez szklany ekran, więc jeżeli nie będziemy mieli możliwości spotkania się w muzeum, no to nam się tych imprez nie uda zrobić. Ale odsuwam tą myśl od siebie i mam nadzieję, że wracamy do normalności już niebawem, czyli po feriach, które będą się odbywały w styczniu.
To ja powiem tyle, że sam osobiście, ale myślę, że i cała redakcja i wszyscy nas oglądający trzymamy mocno kciuki, żeby dokładnie stało się tak, jak pani mówi i żebyśmy już mogli sobie przyjść do tego muzeum i na własne oczy zobaczyć, co tam ciekawego macie nam państwo do pokazania. Serdecznie dziękuję pani dyrektor za dzisiejszą rozmowę i życzę dużo zdrowia oraz trzymam, tak jak już powiedziałem wcześniej, kciuki, żebyśmy mogli się do państwa wybrać. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i czekam również na państwa w muzeum. Pozdrawiam serdecznie. A państwu dziękuję już za uwagę. Moim i państwa gościem była Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Ja już dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Kontrastu Plus. Paweł Wanie, kłaniam się. Do zobaczenia.